Siema, z tej strony Hogaty, a to jest... Elegancki duet? Nie wiem, czy to jest elegancki duet, to są wyścigi. To są wyścigi, tak, zagrajmy w GTA 4 Multiplayer. Dobra, chcieliście wyścigi, to włączyliśmy tryb na wyścigi. Ja jeszcze teraz jadę samochodem o nazwie Comet. W sumie nikt nim nie jeździłem tutaj chyba. Wiesz co ci powiem? Że? Że tu można pikować ten... bronię. Fuck! Nie denerwuj mnie! No, tylko możesz mieć chyba jedną broń jakby Spal na stanie. A ja mam w tym momencie jeszcze trzy mołotowy. Fuck! Wjeżdżam po wszystkim! Ja też. Nie wiem. O Jezu! Widzę, że coś tam leci. O, strzelasz. Chcę zużyć, nie? Amunicję. W ogóle jadę teraz, wiesz, odwrócony mam celownik do ciebie. Nie! Fuck. Wiesz... Fuck, ja nie mam tak opony, jest, wiesz, tak jest, tak się kończy wyścig. Jak się, kurde, patrzy. Tam, gdzie nie trzeba. A ja nie mam opony przez dobra, ciebie. Dobra, już nie zwalaj winy na mnie, Zira. No nie, ale kogo? No nie wiem, no zwalaj winy na tego, kto zniszczył cię pana. Czy ty poleciałeś właśnie? Fuck! Nie. A ty spadłeś? Ja mam pograne przecież już. Jak ja ci mam wrócić na trasę niby? Nie można to jakoś zresetować? Nie wiem. Ej no przecież jak ja mam ci na autostradę wrócić stąd? A nie wiem, próbuj. Ja nie wiem ile mi zostało. A to jest, to dopiero pierwsze okrążenie tak, było. Ale jak ja mam ci wrócić na autostradę? Zira, jak? Powiedz mi jak? Sam wybrałeś taką trasę, mam... no, po autostradzie. Ale ja to wybrałem nieświadomie. Tak, to kombinuj, żeby wjechać na autostradę, no. Myślisz, że ja co jestem? Znam każdy ten, każdy wjazd na autostradę? A masz nie. Mapę? Mam, ale ty... Tam jest chyba najbliższy wjazd dopiero, serio, po drugiej stronie most, po drugiej stronie tego miasta. No i... Możesz czekać aż ja dojadę, albo... Nie wiem, zabić mnie. Bo teraz jest w sumie, ja już sobie zjechałem sobie. Jak zjechałeś? Nie wiem, ale ominąłem zakręt. Co, nie jedziesz zgodnie z trasą? Tak, pojechałem na drugie miasto. I tak, powinien trzeba, ja się wywracam tym autem, po... Porozwalane całe auto, nie no spoko. Ale okej, okay, rozumiem. O, moje żółte auto, cześć. Takie ładne było. W ogóle pierwszy raz Kometem jadę, no. Lol. Znaczy ja grałem w singla, więc już trochę tego Kometa poznałem. Serio, wyjechałem na jakąś inną autostradę? Czy jak? Fuck, nie jestem na boku. Rozumiesz? Bokiem stoję teraz na tym aucie i nie mogę nic zrobić. Nie mogę się przewrócić. Wow! Czekaj, zjadę do ciebie za chwilę. Jakim cudem ja przyjąłem niby przed chwilą prowadzenie? Nie. Ale tak wyskoczyło, że ja wyszedłem na prowadzenie. No strąć mi auto, nie mnie, debilu, zabijecie za to, frejerze. To jest jakieś auto, chyba że wezmę inne po prostu. Zatrzymaj się, kretynie, w tym aucie. No. Ja nie. O, ten mi się zatrzymał, fajne autko jakieś. Komet, nie? O! Właśnie skapnąłem się, że nie trzeba zużywać całej broni, wystarczy dać R. I on ją dropuje. Lol. Jaki cheater! Jeszcze takie cheaty zna. Lol, auto mi tu zeskoczyło. Nie, serio? Bo ja może w drugą stronę w ogóle mam jechać? Nie. W którą stronę mam jechać teraz? Lol. Niezwykł mi nie. W tą stronę to czemu mam pokazane ten? Czemu mam żółty kolor pokazany tylko jak jadę pod prąd? Lol. Żyj, mołotowa. Serio. Nie wiem, ale u mnie lecą ruskie nuty. Z lol, przejechałem w tym miejscu, w którym powinien być. Checkpoint. Czy to nie ma dwóch pięter? Ta autostrada? Tak! Co? Nie. Co? Czekaj.
No wiem. Właśnie, mi się wydaje, że... Może... Czekaj, ale ja ci powiem, że... Tak, że ma! Boże... Ale teraz jesteś na moim piętrze. Jestem na wyższym, no bo ja mam, wiesz, w ogóle w odwrotną stronę zaznaczone wtedy, a byłem tam, gdzie jest checkpoint i nie ma checkpointu właśnie. Takie czary, nie? Aha. Muszę wykminić teraz. Nie, no mi się wydawało, że w tą stronę na pewno było dojechania. Aczkolwiek, no, nie wiem. Lol, ty jedziesz w drugą stronę? No, patrz. Ty jedziesz tak prawidłową, czy nie? Tak. Co, w tamtą stronę ma się jechać? Ale ty musisz dojechać, ja wiem dlaczego on ci tak pokazuje, bo ty musisz dojechać do tego checkpointu, przy którym wypadłeś. Który? Ale mi pokazuje dwa checkpointy. Który to jest? No, cofnij się kawałek ze mnie, tak masz okrążenie do przodu, lol. Czekaj. No patrz. Bo jeden jak ci pokazuje... Tam, masz... patrz. Ale pokazuje mi po tej stronie w ogóle, no patrz, dojechałem przed chwilą tu, powinien być zaraz checkpoint, patrz. To ma, a masz jeszcze jeden dalej? Bo on ci pokazuje jeden do przodu. Ej, znajdź mi auto. To mi się tak rozdupiło. Czekaj, muszę auto wziąć. Ała! Zreal, gdzie jesteś? Przed tobą. Jak przede mną. Czemu tam jesteś? Zreal, czemu tam ruch blokujesz? No fuck. Bo chcę to skończyć. Czekaj. W ogóle tam się pali. Dobra, pojadę z tobą. No! Jezu, Boże, Boże, tak jest, jak się wypada gdzieś na wyścigach, kurde. No i widzisz, tu mam niby checkpoint. Widziałeś tego typa? Coś... Jak dostał to... A, fuck! Zaraz wypadnę znowu. Nie, tu nie wypadniesz raczej. No wiesz, już raz wypadłem. Ale to było na zakręcie, wiesz? Gdzie masz tego checkpointa? Czekaj. Tu? Nie, teraz nie kminię. Nie kminię tego trochę. Czekaj, spróbuję w tą stronę. Może teraz pojadę. Nie wiem, wrócę się tam może. Dobra, to ja jadę do końca. O fuck! Szybciej to skończymy. Przewróciłem się na drugą stronę. Weź walnij we mnie. Walnij. Jestem po drugiej stronie, na drugim pasie. Na tym samym, dobra. Walnij. No to prawie. A team play, nie? Wal się, nie będziesz miał opony. Apteczka. W ogóle. Nie. Auto ci się pali. A ja lecę. To ty robisz? Ja leciałem. Jaki żal. Dobre, powiem ci, że fajne wyścigi, podobają mi się. Gdybym nie wypadł jeszcze, ty... Fuck! Zamiast R kliknąłem F. Zjazdy. Ej, ty dałeś GTA Race, czy zwykły race? Nie mam pojęcia, GTA chyba Race. No właśnie, bo jakby był zwykły race, to by nie było broni, a nie apteczek. Takie buty, mówisz? Tak podejrzewam, wiesz, bo GTA Race, no to GTA to jest strzelanina, nie? Naprawdę? Nie. Jezu, co? Jeszcze do końca. Gdzie ty się zrespisz? Nie wiem, ale jestem na skuterku. Serio? Tak. Czekaj, ja jadę teraz przez miasto. To jedź, ja jadę na ty, skuterku. Ale co z tego, że mam ten? Co z tego, że mam RPG, jak nie mogę z niego nawalać? Lol. Możesz. Jak, podczas jazdy? No. A, może nie wiem, może w tym trybie są jakieś bugi, albo widz auta i się zakamp, może o to chodzi. No chyba, że o to chodzi, ale no wiesz, ja nie lubię kampić. No nie! Kurde, kto lubi kampić? Czekajcie. New personal best, 9 minut 17 sekund. Normalnie super. Ja mam 9.25, a dojeżdżam do mety. Lol. No, podjeżdża do mety, frajer. Ciota. Dojeżdża do mety, ja robię drugie okrążenie dopiero. Zreal wygrał. Ale teraz ci lepiej pójdzie. Co? Teraz ci lepiej. Naprawdę, chyba że znowu wypadnę w tym samym miejscu. Albo możesz inną trasę wziąć. Co, ty skończyłeś? No tak. Nawet nie mam do kogo strzelać teraz.
Mogę sobie do innych aut postrzelać co najwyżej z IRL. A ty teraz tak. Jedziesz? To się jeszcze nie skończyło, dopóki ja nie dojadę. Gorzej by było, jakbym znowu tam wypadł. Chyba, że ja mogę... co tu mogę jeszcze nic zrobić? Kupę. Mogę sobie zmieniać radio. No, spoko. Tak, radio takie sobie tam zmienia. Zmienianie radia. Radio Broker? Nie, ja sobie dam... Niech będzie... Co? Nie wiem. Jesteś inny, się, bierzesz inne stacje. Pewnie słuchasz Wladywostok FM. Nie, akurat leci Jazz Nation Radio i leci bardzo cicho. Fuck! To samo tak... miejsce właśnie ominąłem. Ledwo. Jak? Czekaj, ozmienię sobie... No ja cię teraz spekuluję. Jaki noob. Spekuluję. Ja muszę czekać... Ja muszę czekać, aż ty skończysz. Czekaj sobie! Masz... Strzelam do ciebie! Strzelam, tak, to do ciebie, Zirael. Czy ty strzelasz do tyłu? Strzelam w niebo. A teraz do auta? Jakiś... Bo ja... Tak. Jak ty jeździ? Fajnie, że jechałem, wiesz, w ogóle odwrócony byłem do tamtego... Przecież ja to widzę! Fuck. Dobra, to w trybie spektowania mam możliwość zmiany graczy, jakby było ich więcej, i zmiany radia. I zmiany kamery i mogę się także cofnąć, ale nie chcę się cofać, chcę popatrzeć, aż się dojedziesz. Ups! Chyba coś... Ledwo nie trafiłem. Jaka 180? Ledwo nie trafiłem. To wszystko twoja wina! Albo twoja... Ale patrz, policji nie ma. RPG. Leci! Jak ty mi to auto podpaliłeś, to ja w pełnym tym... Na pełnym gazie wyskoczyłem z tego auta i ono nie dość, że się pali, to ja jeszcze lecę, nie? I się odbijałem. Oj. Patrz na nią! Ona żyje! Chyba niedługo. Ej, żyje! Ej, ona jeszcze... Ona jeszcze żyje? Gdzie ona jest? Ja miałem za to w ogóle taki odgłos, jakby jej zwłoki się rozbryzgły tutaj. Całkiem możliwe, wiesz? Nie zdziwiłbym się. No. Paliła się. Ej. Daj człowiek, daj, zrób tak, spróbuj zrobić tak, żeby auto się podpaliło i koleś z niego wysiadł i się zapalił. Tak, już zrobiłem było... tak, wjeżdżając w jakieś inne auto ciężarówką. Może się podpalił i wysiadł z niego. Podpalony, więc wiesz. Dobra, rozwalałem, trochę się powyżywałem. Teraz trzeba stąd wyjechać. Lol, nie wjadę. Dobra, patrz, podpala auto. Nie podpaliło się. Fuck this shit! Patrz, teraz nie muszę przynajmniej przez ten, przez szybę. Wygoda. Już musi... i sama się wybiła u mnie. U mnie to wyglądało tak, że chowałeś rękę, a ona się wybiła. Mm-hmm. Coś w tym gruście było, wiesz? Co ja? Myślałem, że ten... Ana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 n
O, koniec, widzę, że masz metę. Jak się fiksuje. Co? To nie będziecie mi rozkazywać. Nie żyję. Co ty strzelasz? Patrz, myślisz, że dobiegnie szybciej na metę niż ja. Co on sobie myśli? Anal gestapo. Do. Do truchta na metę. 4.35. No rekord zakrążenia. Continue. Okej. Okay. Ender. Jeszcze raz, dalej. Tak. Enter. Ale inna trasa, czekaj. Zmienimy trasy. Laps, dwa exhaust fumes. W ogóle to samo autko. Może inny kolor. To, ten kolor wezmę. Exhaust fumes. Tak, weźmiemy sobie w takim razie inną trasę. Która będzie taka. Dawaj. Dawaj, Zira. Bo ja nie wiem czym jadę, chyba jadę dalej z Super GT. Ja dalej jadę kometem, wiesz? Więc start! Ty, mam lepszy ten, przyspieszenie na początku. Tak. A ja mam jakąś dziwną kamerę. Komet jest ogólnie szybszy od tego, wiesz? Mówisz? Dostajesz tym ogniem! Nie, teraz wjechałem w niego. Nie, bo jesteś za daleko. Dobra, nie. Nie!
nie patrzę się już w drugą stronę. Ty masz łatwiej, możesz strzelać do przodu. Kurde. Agane, nie, for speed! Ej, nie strzelaj do mnie! Serio? Po wyścigu. Teraz... Czemu? No bo auto stoi bokiem. No to wyjdź z auta i wyjdź sobie inne. Super, tylko żeby jechało jakieś w miarę szybkie. Jeszcze, nie? Ale wiesz co ci powiem? Co? No patrz. Twoje auto. Co to było? Ile to jest okrążeń? 5. Nie żartowałem. Widzę 2. Gdzie ty jesteś, Zial? Dojeżdżam do mety? Końca. Do końca pierwszego okrążenia. Jak ty byłeś obok mnie przed chwilą? No ale tam jest nawrót. LUL! Taki cheater! Tak? Taki cheater, jak zwykle ja się muszę wywrócić. Co z tym, że jadę pierwszy, jak on musi nieuczciwie do mnie strzelać? Bo inaczej by nie wygrał, no wiadomo. Kto do mnie ostatnio strzelał? Ty. Do mnie. Lubisz sam do siebie strzelać, nie? To jest samo ostrzelanie się. Jakby się jeszcze dało. Fuck, we wszystko muszę wjeżdżać, czemu? Czemu to jest złe? Czemu wszystko przeciwko mnie? No, wszystkie auta we mnie wjeżdżają, no. Powiem ci, że wcale nie mam tak blisko do mety. Tego pierwszego okrążenia. Co, jeszcze nie jesteś przy mecie? Nie. Jakim? Teraz dopiero, bo tu jest... Jakby zaczynaliśmy w połowie tej trasy. Jakim cudem? Ja się pytam, jakim cudem? Jakim prawem? Jakim kurwa prawem? A, jak zwykle już. Już przejechałeś, już jest po mnie. No widzisz? Już nie mam szans. Już nie mam szans. No nie poczekasz, bo boisz się rywalizacji uczciwej. Niestety, taka prawda z Irana. Wszyscy wiedzą, wszyscy moi widzowie wiedzą, że boisz się uczciwej rywalizacji. Jak zwykle wiadomo, że to wszystko przez Irala. Kto potwierdza, ten łapka w górę. Że to wszystko przez Irala, że mnie ostrzelał. Boi się po prostu uczciwej, dobrej rywalizacji, zdrowej przede wszystkim. Każda rywalizacja jest zdrowa, wiadomo. Jednak Ziral ucieka od takiej zdrowej rywalizacji, przez co jest niezdrowy, a równie dobrze może mieć downa i jest chory. I nie trafił teraz. I jest głupi, bo nie trafił, proszę państwa. Co się dzieje? Hogaty wychodzi na prowadzenie. Jedziemy szybko, szybko, szybko. Poprzedni wyścig wygrałem. Walcie, nie odzywaj się, wyprzedziłem cię, jestem lepszy. Wiadomo, Ziral boi się rywalizacji, dlatego musiał uciec się do takich metod, że próbował zniszczyć mi auto za pomocą chciałem powiedzieć wyrzutnika. Ale ty, żebyś widział jak laguje mnie, znaczy ciebie u mnie. O, siema. Wal się. O lol. Znowu na fazie będę jechał. To wszystko dlatego, że nie chciałeś normalnie grać. Wszystko dlatego. Ja nie chciałem. Tak, ja nie chciałem. Dlatego umarłeś. Widzisz, śmierć jest okrutną rzeczą. Bardzo okrutną. Ziral, ja oczywiście tego nie pochlebiam, tego, że umarłeś i to w jakiś sposób, ale kto, no, wiesz, mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Naprawdę, Ziral. Weź mów normalnie, wkurza mnie. Kurde, no niestety w ten sposób muszę mówić, żeby wytłumaczyć ci. Dobra, nie musisz nic mówić, mogę cię zagłuszać, będzie spoko. A, to jest dlatego tylko, że zgrasz. Żeby Hogatego zagłuszyć będę teraz nadawał non stop. Może uda mu się wygrać tym razem, tylko dlatego, że miał farta, bo ja na niego grzecznie poczekałem. A jego tak lagowało, że nie było nawet rady na niego, żeby trafić. Że jesteś tak słaby. Zobaczycie na filmiku u mnie, że go lagowało i się nie dało go trafić. To będzie, to jest wszystko udokumentowane. Właśnie wysiadłem z auta zamiast wyrzucić broń. Znowu nie trafiłem. U mnie też będzie wszystko na filmiku pokazane, w jaki sposób zręcznie omijam właśnie ten pocisk z Iraela, z RPGa. Widząc to, po prostu włączył mi się taki szósty zmysł, którym jest spowolnienie czasu, dzięki czemu mogłem zareagować i uciec od tego.
Tak, Ziral, niestety taka jest prawda. Kurde, będzie do mnie strzelał. Jeszcze. Jeszcze będzie do mnie strzelał. No, cóż, masz metę. Czekaj. Za chwilę. Zobaczę, no co zrobię. Fuck, nie co zdążyłem robisz? Wypaść. Ale słyszę odgłos, jak on leci. Co? Bo tak nagle mi zniknąłeś, więc... No, wyskoczyłem do mety po prostu. Skoczyłem, enter, dalej. Jeszcze jedną trasę. Tak, jeszcze jedną trasę walniemy. Dobra, ale ja bym chciał auto zmienić. A nie wiem jak. Masz wyżej przecież. Ale tego to jest wyżej. Nie wiedziałem, że tu się Czyli ja też chcę zmienić, tak? Tylko na jakie? Jakie dajesz? Muszę wziąć dobrą kontrę, nie? Kontrę. Nie, ja jadę tym samym, zmienię tylko kolor. Nie jestem taki Xiral, żeby ja że jak przegrywam, muszę zmienić oczywiście auto, no. Ja jestem ready, startujemy. Ja też jestem ready. Zmieniłem sobie kolor. Serio? Serio, Xiral? Serio? Masz ten... Masz piryj! Masz ten głupi ryj. Jezu, jak wyskoczyłem nad twoim wybuchem w ogóle. Ty to widziałeś? Tak, widziałem. Jezu, jakie wiksy, ludzie. Czy chcecie więcej takich odcinków? Bo ja nawet jak przegrywam, to jest takie piękne. Tak, świetna jest fizyka. Jadę po prostu sobie... tutaj w tej grze. No, w ogóle wyskoczę sobie z płonącego auta, co mi to tam odbije się, kurde, jak ten, jak... Od maski! Ja się odbiłem od maski, ja bym dalej jechał jakimś normalnym autem, tylko się odbiłem od maski. Mhm. To jest ta sama trasa, czy inna? Inna, cały czas jest inna. Każdym razem jest inna, żebyś nie mógł sobie wymyślić jakiejś taktyki, nie? Nie, ja nie wymyślam taktyki, taktyki są... Taktyki wymyślają zbyt... ciebie. taktyki nie wymyślają, oczywiście. Ja nie wiem. W dupie. Tak. Jezu, ja tu gdzieś uderzam. Lewo, prawo. Co to się dzieje? Skaczemy. Dobra, jedziemy normalnie. Nie. A ja właściwie to dalej czekam na jakiś odzew, jeżeli chodzi o trainery. Ktoś tam niby wysyłał, chyba jedna osoba, tylko widziałem jakieś trainery z Chomikuj. Aczkolwiek ja nie ufam stronom typu Chomikuj. Najlepiej jakby ktoś ten trainer jeszcze pokazał filmiku u siebie, albo wysłał link do sprawdzonego jakiegoś i pokazał też filmik czy coś, żeśmy sobie mogli od razu tak sprawdzić w ten sposób. No, a zapewne są jakieś... Często właśnie o to chodzi, że często trainery są po prostu jakieś w trainerach, zawierają się na przykład kilogery, albo różne tego typu świństwa, których nie chcę mieć po prostu na kompie. A swoją drogą te trainery też się pojawiają na forach, bo one tam zazwyczaj zyskują swoją popularność, więc możecie od razu podać link do forum, to nie jest... Jakie forum? Wklepać nazwę... Nie, bo ja już widzę, że ty mnie doganiasz, że ja sobie tak lightowo jadę tutaj, siela. Ja też sobie lightowo jadę. Ty nawet nie wiesz, jak bardzo lightowo jadę, ja mam tak wolne auto. Nawet nie wiesz, jak ja lightowo jadę w tej chwili. Jechałeś tu? Fuck! Nie, właśnie wyskoczyłem po RPGa. Niestety wyskoczyłem troszeczkę za późno, przez co moje auto wjechało w zaparkowane obok Turismo, w którym włączył się alarm. Może miniesz po drodze akurat, nie? Wiesz co, nie sądzę, bo zanim ja tu się... A, tu wyskoczyłeś! Ty już widzisz to auto? To było czerwone Turismo? To znaczy u mnie miało chyba inny kolor, wiesz? Tyle ci... U mnie było czerwone. A co, miało włączony alarm? Czemu w ogóle jestem pierwszy? Nie miał. Ja jesteś pierwszy? Nie miało, nie wiem, albo ty już skończyłeś pierwsze wrażenie, tak? Myślałem, że się teraz alarm włączył, ale to nie, to muzyka. W co ja wjechałem? Znowu wjechać. No wjeżdżam cały czas w coś. Znaczy, no bo tu się nie da chyba nie wjechać w nic. Dobra, strzelam do aut. Mamy ustawiony przecież ten... współczynnik jakby ruchu drogowego na najwyższy, więc tu się chyba nie da wjechać. Ale headshota zerwała! Czemu strzelasz? A kto mi zabroni? Nie. Ja się tylko pytam. Kto mi zabroni? A, czyli dlatego, tak, że możesz. Okay. Spoko jest też to, że nie trzeba przejechać przez ten waypoint. A ja wszystkie auta, które są przede mną, ostrzeliwuję właśnie z Digla, bo mam. Nazbierałem chyba 179 ammo od Digla. A wiesz, jaki to ma ten, jaką to ma moc? No wiem, to jest strasznie zbugowana broń. Tam jesteś zbugowany.
jest bardzo mocna broń. Tak samo w CS-ie. No w CS-ie to jest najlepszy pistolet. Headshot i leżysz. To znaczy, wiesz, zależy jak komu leżysz, nie? Kto co lubi, bo wiesz, jak się gra z dualami, to... Ja widziałem na jakimś turnieju jest, właśnie, jak grali. To nie za bardzo. Ale USP, Glock, ja nie? Glock. Kurde, jak ja uwielbiałem bursta w Glocku. Ale ja właśnie zawsze wolałem USP. Takie baniaki, nie no. Tak o, zwykłe strzały, pojedyncze, to USP, nie? Ogólnie. Przyjemnie mi się tym strzelało, ale jak już dochodziło do takich akcji, że ja zostawałem na przykład z Glockiem, włączałem sobie tryb burst, nie? Trzy strzały leciały po głowie typa i ginęło w ogóle. Tak samo jest w tym, w Famasie, powiem, nie? Że ja sobie tak jadę, patrzę, nie jadę zgodnie z trasą. O, widzę właśnie. No, widzisz, już mnie dogoniłeś przez to. Ale ja jadę z Sentinelem poobijanym i obijam się. A ja się obijam cały czas, strzelam do wszystkiego, co się rusza, nie? Przede mną. Więc wiesz, jak zobaczysz jakieś trupy, biegnących ludzi, stojące auta po prostu tak z dupy, nie? Biegnące trupy. Nie, ty, powiem ci, że jakieś widziałem w Penoskinie na Hansel i Gresiel, które zapewne znajdziecie dzisiaj opis tego filmu na blogu, jak się zabiorę do tego. Zobaczycie właśnie opis, co mi się tam spodobało, co mi się nie spodobało, ocenę ogólnie. Znaczy, jak ja byłem w kinie z koleżanką na innych filmach, to było dużo zapowiedzi tego Hansa. A ja widziałem, wiesz, czego zapowiedzi? Tego. Warm Bodies. To jest coś z kolesiem, który jest zombiakiem, ale że też ma uczucia, coś takiego, nie? No dziękuję, że poczekałeś. Komedia niby. Dobra, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Dzisiaj gra ze mną Zirael. No tak, chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale to już może na następny odcinek. Zachowaj to dla siebie. Nikt nie chce cię słuchać. No wiem, ty mnie nie chcesz słuchać, ja to chciałem tobie powiedzieć. Ale... Zaraz powiesz po wizji. Dzięki za oglądanie i na razie. No, trzymajcie się.